Cześć, witajcie, tu agaz Piska del Mundo. Jak może część z Was wie, my tu w Piska del Mundo jak coś sprzedajemy, to od razu chcemy to uprawiać. Wiecie, kawę, yerbę, kakao, oczywiście mieszkamy nie w Brazylii, Ganie czy w Indiach, tylko w Polsce. Czyli mamy albo za zimno, albo za sucho, albo za ciemno, no albo wszystko naraz. Więc nasze egzotyczne zapędy rolnicze są zupełnie bez sensu. No ale jak bardzo chcemy, to co nam zrobisz? Kilka lat temu zaprzyjaźnieni rolnicy z Kakao de Aroma, których wtedy odwiedzałam, zaproponowali mi, żebym wzięła sobie od nich kilka sadzonek. No, mi dwa razy powtarzać nie trzeba, bo od lat marzyłam o własnym kakaowcu, więc oczywiście, że chciałam. Sadzonki mogłam wybrać sobie ze szkółki, którą kooperatywa zorganizowała na własne potrzeby. To jest w ogóle super rozwiązanie, bo gdy dzieje się coś złego lub po prostu chcą powiększyć swoje uprawy, no to mają kakaowce z własnego pewnego źródła. Padłomoro, kie noce pikada, A o tym rok nie To masa. To jest możliwe, żeby to było. jestem w Polsce. Przysięgam, naprawdę, tylko trochę się ze mnie śmiali, jak pokochałam te kakaowce do plecaka, twierdząc, że mam zamiar uprawiać je w Polsce. No ale podejrzewam, że to nie była jedyna dziwna rzecz, która wiązała się wtedy z moją osobą. Więc myślę, że uznali to za takie urocze dziwactwo. <grywa> Młode sadzonki przeszły standardową procedurę, jaką przechodzą wszystkie rośliny, które do mnie trafiają. Czyli, punkt pierwszy, najpierw jeszcze w hostelu w Peru siedziałam i gapiłam się na nie w zachwycie przez kilka godzin. Serio, ja tak naprawdę robię moim roślinom: po prostu siedzę i się patrzę. Myślę, że one mogą się czuć troszkę nieswoje, ale na pewno jest im też trochę miło. No ale wiecie, tutaj naprawdę trudno się mi dziwić, bo po kilku latach sprzedawania kakao wreszcie miałam własne kakaowce. No i potem, punkt drugi, jak już były w obornikach śląskich, to zostawiłam je w misce z wodą i o nich zapomniałam. Dopiero jak mój mąż przeszedł do tradycyjnej trzeciej części procedury, czyli powiedział, że jak tego nie zabiorę ze środka pokoju, a one już chyba wtedy zaczynały trochę śmierdzieć, to mnie razem z nimi wystawi na zewnątrz. No to sobie wtedy o nich przypomniałam, tylko że wtedy połowa jeszcze żyła, a ta druga to tak prawie. Tamte maluchy to dziś te giganty i nie mają zamiaru przestać rosnąć. Oczywiście w naturze miałyby już grube pnie i by dawno były owocowały, a my musimy się zadowolić takimi chucherkami, których pnie mają może ze 3 cm średnicy i to w najgrubszych miejscach. Ale nie jest też aż tak źle, jak się wydawało, ponieważ nasze kakaowce co i rusz nam kwitną i to przez cały rok. Wygląda to tak samo roczo jak w naturze, bo te maleńkie kwiatki wyrastają prosto z pnia. Jeśli chcecie wiedzieć, jak kakaowce w naturze kwitną i owocują, to zajrzyjcie do tego filmiku, w którym odwiedzamy plantację w Peru. Link macie w opisie no i tam u góry. Może Was zastanawiać, dlaczego te kakaowce są takie mizerne, mimo że mają już no, jakieś 7 lat. A no dlatego że jak znów może pamiętacie z naszego odcinka o tym, jak rośnie kakao, kakaowiec lubi, jakie jest mu mokro, ciepło, nie wieje, no i bezpośrednio na głowę nie świeci. U nas w biurze jedynie nie wieje i nie świeci, więc odpowiednie warunki zapewniamy jedynie połowicznie. Spryskiwanie, otaczanie nawilżaczami, czy stawianie pojemników z wodą do parowania na kaloryferach w zimie, no, niestety niewiele pomaga. Z kolei w lecie tu w budynku jest po prostu za mało światła. A za chwilę zacznie się w ogóle walka kakaowiec kontra ludzi i czekolady, bo zacznie się zaciemnianie okien, żeby tu przeżyć, żeby te czekolady przeżyły. No i tak w kółko. Jednym słowem one łatwo nie mają. Prócz pokolenia kakaowych imigrantów mamy też całą zgraję kakaowców, które wypuściły swoje pierwsze liście już u nas w obornikach. Wykiełkowały one ze świeżych ziaren kakao wyciągniętych z owoców, które z kolei dostałam od jednego z członków kooperatywy Satipo, również z Peru. O, tu mam je zapakowane patriotycznie we frakio-obornik śląskich. Mam nadzieję, że nie grozi za to wydalenie z miasteczka, ale to jedyne, co w tamtym momencie miałam ze sobą. Zwróćcie uwagę na to, że powiedziałam, że nasiona były prosto z owocu. No może nie tak zupełnie prosto, bo na pewno ktoś się w międzyczasie wyciumkał z tej słodkiej pulpy, ale. Tak czy inaczej oznacza to, że próby sadzenia takich surowych ziaren ze sklepu zawsze zakończą się niepowodzeniem, a to dlatego, że one są już przefermentowane, co oznacza, że zarodek tej nowej rośliny został już ubity i nic z niego nie wyrośnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, o co chodzi z tą fermentacją, jak się te biedne, kakaowe zarodki ubija, no to również mamy o tym osobny odcinek. Polecam. Wracając do kiełkujących kakaowców, tu nie ma szczególnych fajerwerków. Kiełkują tak sobie zwyczajnie, jak fasolki na przykład. Tylko od razu są większe, no bo i nasiona są większe. Te nasionka wyciągnęliśmy z owocu, porządnie oblizaliśmy z pysznego miąższu, no i zainstalowaliśmy bezpośrednio w ziemi. Nawet nie pamiętam jakiej, takiej po prostu jakiejkolwiek. Aha, my wszystkie nasze kakaowce kiełkowaliśmy od razu w ziemi. Mówię o tym dlatego, że nie robiliśmy im żadnych tych przygotowań, o jakich często możecie usłyszeć w internecie. Ale tak czy inaczej, nasza skuteczność kiełkowania była praktycznie stuprocentowa. Jak małe kakaowce wypuszczą swoje pierwsze, właściwe liście, to od samego początku wyglądają dość biednie. I mają takie delikatne, smutne listki, które zwisają prosto w dół. I to nie dlatego, że sobie uświadomiły, że wylądowały w tym życiu w zimnej Polsce, bo te peruwiańskie robią dokładnie tak samo. I o ile dorosłe listki kakaowca są dość delikatne, takie jakby papierowe, bez porównania z tymi twardymi, jędrnymi liśćmi na przykład kawy czy jerby, to te młode listki kakao są super delikatne, jakby były zrobione z jakiejś takiej zwiewnej, szlachetnej tkaniny. No i co jest ciekawe, one na początku są bordowe, czerwone, potem blado-czerwone, czasem trochę brunatne i dopiero na końcu powoli zmieniają się w zielone. Na plantacji, gdy jest tego dużo, to wygląda to trochę tak, jakby końcówki roślin były po prostu przyschnięte. No i oczywiście w tej swojej iście jesiennej odsłonie dodatkowo zwisają trupie w dół, tak jak te tutaj. Za kilka dni będą już mocniejsze i zaczną się ładnie wyginać w stronę słońca. Tu macie porównanie tej samej roślinki w styczniu i dziś. Zaznaczone są nawet te same liście, więc możecie sobie porównać. Czy to oznacza, że nasze zapędy rolnicze, jeśli chodzi o uprawę kakao, są pasmem sukcesów? No nie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Będą i trupy... I masakry, i w ogóle kakao gedą. Do zobaczenia. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.